Podcast Twoje pierwsze mieszkanie, odcinek 13, 5 pomysłów na pokój dla rodzeństwa. Cześć, tu Filip i Róża. Jesteśmy małżeństwem projektantów mebli i wnętrz i całą naszą wiedzą dzielimy się na blogu oraz w tym podcaście, by pomóc Ci mądrze wyremontować i stylowo urządzić Twoje pierwsze mieszkanie. Dziś chcemy Wam opowiedzieć o pięciu koncepcjach na to, jak można ciekawie i stylowo urządzić pokój dla rodzeństwa. Pokoje rodzeństwa nie są najłatwiejsze do urządzenia, bo na jednej przestrzeni musimy pomieścić potrzeby, pasje dwóch osób, dzieci w różnych wieku, z różnymi potrzebami, często z różnym charakterem, temperamentem, płcią. To wszystko sprawia, że ten cały temat urządzania takiego pokoju nie jest dla rodziców najłatwiejszy. Dlatego dziś opowiemy o pięciu pomysłach na to, jak urządzić taki pokój do rodzeństwa i co ważne są to koncepcje uniwersalne, to znaczy nieważny pokój jest duży, mały, ze skosami, z oknami, czy z mniejszą ilością okien, te koncepcje zawsze można zastosować. Starałam się podzielić dla was te koncepcje na to, by zwrócić uwagę na temperament rodzeństwa lub różnice występujące między nimi. Dlatego nieważne czy wasze dzieci są jak papuszki, nierozłączki. Czy wręcz całkowicie dwa osobne światy? W tym podcaście będziemy starali się Wam przybliżyć koncepcję na to, jak urządzić pokój dla rodzeństwa odpowiadający na potrzebę każdego dziecka. Punkt pierwszy. Pokój dla Marucha i Ucznia. I to jest w sumie największe wyzwanie dla rodziców, kiedy mamy pokój, w którym jest maluszek, czyli takie dziecko 2-3 lata roczek i dziecko, które wkracza w okres szkolny, które potrzebuje miejsca do nauki, które potrzebuje miejsca, aby się skupić. Musimy trochę tak odizolować to od malucha, którego wszystko ciekawi, wszystko chciałby porwać i w sumie wszystko bierze do buzi. I tutaj kluczowe w tym pokoju będzie stworzenie stref. Stref dla malucha i strefy dla tego ucznia. I ponieważ maluch bardzo często lubią powtarzać po swoim starszym rodzeństwie różne zachowania. No przypomnijcie sobie, no jak gotujecie, wasze dziecko też tam gdzieś coś łapie za łyżkę, prasujecie, on tam zasuwa, nie? Tym małym żelazkiem podywanie. I jakby dzieci lubią powtarzać, te małe dzieci lubią uczyć się w ten sposób. I siłą rzeczy, ale będą też tam chciały mieć swoje biureczko, też będą się chciały uczyć. To oczywiście nie będzie takie systematyczne, przyjdą, otworzą trzy kartki, przewrócą i w sumie już im się znudziło. Ale kiedy wydzielisz takie strefy, czyli dla dziecka, które się uczy biurko, oddzielisz tą część wizualnie w postaci Innego koloru ściany czy tapety, i stworzysz taką prywatną część dla tego starszego dziecka, w którym ono będzie mogło się skupić, i taką samą, oczywiście dostosowaną do wieku, dla młodszego gdzieś obok. No to też unikniesz tego, że tym te mniejsze dziecko tam będzie wkraczać w strefę starszego, będzie wyciągać mu te książki, melować, rysować, wyrywać kartki, i nie dokładasz starszemu dziecku frustracji związaną, że tym młodszy narusza jego prywatność. To buduje świetnie w tym starszym dziecku takie poczucie odpowiedzialności, poczucie posiadania swojej przestrzeni, tego, że mam coś, jakąś przestrzeń, za którą jestem odpowiedzialny, która jest moja, taką oazą, pomimo tego, że dzielę pokój z młodszym rodzeństwem, które trochę nadaje na innych falach niż ja. Dlatego aranżując pokój dla rodzeństwa w tej kategorii wiekowej, pamiętajmy, aby zapewnić starszemu dziecku miejsce do spokojnej i skupionej nauki, oraz dla młodszego dziecka przygotować miejsce, gdzie będzie mogło trochę się bawić, trochę naśladować to starsze dziecko, ale jednak w taki sposób, aby to było nieinwazyjne dla dziecka w wieku szkolnym. Punkt drugi, pokój dla buntowników. Kiedy mamy duet dzieci, które absolutnie ze sobą nie współgra. Ma całkowicie inny temperament i nijak nie może się ze sobą pogodzić. I tutaj niezależnie, czy jest między nimi duża różnica wieku, czy mniejsza. Po prostu dzieci mają inny temperament, tak? Jedno jest spokojniejsze, bardziej wyciszone, a drugie po prostu artystyczne, rozrzuca wszystko i po prostu jest kreatywne. I nie ma w tym nic złego, że one są różne. Natomiast no jakoś to trzeba pogodzić na jednej przestrzeni. I tutaj prowadzamy zdecydowany podział tego pokoju, to znaczy połowa pokoju jest jednego dziecka, połowa pokoju jest drugiego dziecka i mają też pewną część wspólną, no bo, wiadomo, jakby powinna być ta część taka, że wchodzimy, coś tam, jakieś szafy, to jest wspólna. Jak wyróżnić taką przestrzeń? Tak bardzo zdecydowanie. Możecie wprowadzić nie tylko kolory, które są całkowicie różne, albo które dzieci samodzielnie wybrały, ale również odgrodzić je troszkę elementami, jak meble, a w przypadku mniejszych pokoi, kotary, lekkie zasłony. Naprawdę nie bójcie się, dobry układ nie sprawi, że nawet mały pokój będzie przez to przeciążony, czy będzie zagracony, wręcz przeciwnie. Wprowadzimy pewien układ, wydzielając też trefy tego pokoju tak bardzo, bardzo wyraźnie. Dajemy też pewien porządek tej przestrzeni i sprawiamy, że ona właśnie będzie bardziej uporządkowana, bo każde z dzieci będzie dbało o swój kawałek, tak? No i oczywiście razem o część wspólną. I przez to nie będzie tam chaosu, bałaganów, Jakiś awantur, kłótni, bo te dzieci będą mieć poczucie, że ich potrzeby emocjonalne zostały zaspokojone. To znaczy ja lubię ciemne kolory, mam swój kawałek ciemny i jakby na to zostało zwrócone uwaga. Siostra lubi tam różowe kucyki, ma te różowe kucyki i to jest świetny przykład na to, żeby dzieci czuły się równowartościowe. Dlatego w przypadku dzieci, które mają bardzo wyraźne charaktery, no nie bójmy się oddać im tej przestrzeni. Tylko i właśnie pod swoje własne panowanie, bo to na pewno spowoduje, że będą po prostu czuły się tam lepiej, bardziej pewne siebie. Dzięki temu nauczą się współgrać z innymi, jednocześnie zachowując swoją osobowość, nie zmieniając jej, nie poddawając się presji otoczeniu. Po prostu pozostaną sobą i będą mogły się rozwijać. Punkt trzeci: Papuszki nierozłączki. Jeśli jesteście posiadaczami rodzeństwa idealnego, które współgra ze sobą w boskiej symbiozie, to możecie pozwolić sobie naprawdę na wiele: na ujednolicenie koncepcji, dodanie wspólnych elementów, które dzieci wybrały, położenie jednego wzoru tapety, czy wybranie jednego koloru, które dzieci wspólnie wybrały. To jest bardzo fajna zabawa dla dzieci, kiedy mogą wspólnie coś wybierać, czyli one uczą się jakby tej pracy w grupie, nie? podejmowania wspólnych decyzji, podejmowania pewnych Kompromisów. Okej, okay, ty tutaj chcesz tam króliczki, ale zrobimy króliczki w niebieskim kolorze i to jest świetna zabawa, natomiast wymaga, żeby rodzeństwo było albo w podobnym wieku, albo po prostu było ze sobą emocjonalnie blisko. I nie musimy się obawiać, ta koncepcja jednolitej przestrzeni absolutnie nie jest nudna, właśnie ona pozwala na wprowadzaniu bardzo dużo dodatków i dekoracji. Jakieś fajne naklejki, kolorowe poduszki, ciekawe dywany. Tam możemy bawić się tymi takimi drobnymi rzeczami, które tworzą spektakularny, funkcjonalny i stylowy efekt pokoju dziesięcego. Więc jeśli wasze pociechy są zgodne, to możecie pozwolić sobie na bardzo, bardzo wiele. Punkt czwarty. Pokój dla małych pasjonatów. To jest koncepcja dla dzieci, które mają już jakieś ukierunkowane swoje zainteresowania, pasje, czy rzeczy, które lubią lub ich interesują. I tutaj niezależnie od tego, jaka jest różnica w wieku tych dzieci, niezależnie od tego, jaka jest ich płaci, niezależnie od tego, czy są zgodne, czy nie, i chcą, żeby ich przestrzeń do życia, do odpoczynku, do nauki, do zabawy zawierała te elementy, które się interesują. I tutaj pozwólmy sobie na to, I tutaj również wprowadzamy Mamy pewien podział, tylko może taki mniej drastyczny. Natomiast fajną rzeczą jest to, żeby pokazać te wszystkie pasje dzieci i zainteresowania w formie dekoracji. To jest taka w sumie koncepcja najbardziej bezpieczna, że jeśli dasz te jakieś obrazki, girlandy z tym kosmosem, czy z tymi zwierzakami, którym dzieci się interesują, to jakby podkreślisz to, w czym może będą chciały się rozwijać. I tutaj należy pamiętać, że jeśli to wnętrze będzie wyposażone w tak dużą ilość dekoracji nawiązujących do zainteresowań, to należy lekko ujednolicić całość koncepcji pomieszczenia. Znaczy, tak jakby skoro są naklejki na ścianach, dużo jakichś obrazków związanych z jakąś tam tematyką zainteresowań, to postarajmy się, żeby meble, ściany, były dosyć neutralne. I tutaj trochę ściągamy z tej koncepcji papużek, nie rozłączek. Trochę ściągamy z tej koncepcji, gdzie dzieci są bardzo zgodne, czyli trochę ujednolicamy przestrzeń, ale jednak bardzo mocno akcentujemy osobowość dzieci poprzez dekoracje. To jest bardzo też fajna finansowo dla nas koncepcja, ponieważ zmiana tych dekoracji wraz ze zmianą zainteresowaniem czy pasji Waszych dzieci no nie spowoduje, że będzie czekał Was remont pokoju, a jedynie jak nowych obrazków czy naklejek, Natomiast na pewno warto wspierać pasję naszych dzieci, pozwalać im nawet samodzielnie dekorować. wnętrze. o i tutaj chcę podkreślić to, co powiedział Filip: że nie bójmy się oddać dziecku dekorowanie pokoju. Znaczy, niech ona sobie coś tam namaluje, może byś sobie tak przykleiła też taką jedną naklejkę. Krzywo bo krzywo, ale niech sobie przyklei, bo to bardzo rozwija kreatywność dziecka i umacnia go w wyborze i podążaniu za jego pasją. Ja jestem żywym dowodem na to, że jeśli pozwolisz dziecku, Angażować się w swoją przestrzeń, to rozwiniesz w nim dalszą pasję. Ja w wieku 10 lat malowałam swój pokój, tworzyłam tam kreacje, dekoracje, miałam takie wielkie, kolorowe, Koła, bąbelki, które narysowałam sobie farbą odciśniętą od misek, nie? I robiłam to w wieku 10 lat i nie wyobrażałam sobie, że, że ja nie będę tego wykonywać, tylko malarz, nie? Więc dlatego pozwalajmy dziecku na tworzenie. Pozwalajmy dziecku, jeśli chce, na współudział w remoncie jego pokoju. Punkt piąty. Mały kompromis. To jest taka koncepcja dla maluszków, czyli jeśli mamy taką dwójka takich maluszków, które jeszcze nie mogą, nie potrafią nam powiedzieć lub nie wiedzą, co tam mi się podoba, co by chciały, tak jakoś zdecydować się na kolor, bo jakby nie bardzo jeszcze... To jest jeszcze nie ten wiek, nie? W którym jakby mówią nam, co by tam chciały, więc tutaj możemy trochę zdecydować za nich. Hmm. I rozwinąć nasze marzenia z dzieciństwa, to znaczy, wiecie, Dragon Ball, Pokémony, Batman, nie? Teraz tu idziemy tą drogą, Star Wars, nie? I jakby... Możemy sobie na to pozwolić, bo te dzieci będą rozwijać się po prostu w kreatywnej przestrzeni, dla nich jeszcze nie jest ważne co to jest, one się dopiero uczą co to jest. I jakby siłą rzeczy, to są nasze dzieci, więc są do nas podobne, więc jest duże prawdopodobieństwo, że też zainteresujemy go Batmanem czy Star Warsem. I tutaj też wprowadzamy taką delikatną, ujednoliconą przestrzeń i dekorujemy wnętrze dodatkami bo potem, kiedy dziecko zacznie mówić nam, czego chce, co im się tam podoba, zaczną wchodzić bajki, które go interesują, nie? I tam będą no, chcieli te pieski i kotki, to będziesz mogła po prostu wymienić te dekoracje albo dodać te dekoracje i to stwarza ci duże pole manewru. Nie musisz od razu robić remontu, przemalowywać ścian. I tą koncepcję warto sobie zapamiętać. Jeśli macie rodzeństwo jeszcze małych dzieci albo po prostu nawet jedno małe dziecko, to jest dobry kierunek. Ponieważ przyjdzie jeszcze na to czas, że te dziecko zacznie mieć swoje pasje, natomiast dopóki jeszcze nie ma, to możesz tam przelać swoje, nie? Nie ma w tym absolutnie nic złego. Kreatywna przestrzeń dla dzieci jest zawsze dobra, jest zawsze rozwijająca, jest zawsze odpowiednio pobudająca. Dla nich to po prostu nieważne, że są pieski i kotki, to jest coś nowego, nie? One się dopiero uczą świata. I to jest też dobry kierunek dla rodzeństwa, które kompletnie nie potrafi się ze sobą żyć, czy kompletnie nie potrafi się ze sobą pogodzić, a mają wspólny pokój. Znaczy, on nie potrafi żyć z tymi kucykami różowymi, a ona po prostu no nie może y, patrzeć na jego piłkarską zieleń nad łóżkiem. I to jest dobry kierunek, żeby ujednolicić przestrzeń i właśnie tam, jeśli on tam się interesuje tym piłkarstwem, ona tymi kucykami dodać to w formie dekoracji. I tutaj wprowadzamy trochę taki typowy kompromis. Znaczy dwie strony są niezadowolone, tak? Bo ani on nie ma typowo piłkarskiego pokoju, ona nie ma księżniczkowych kucyków. Natomiast to buduje w dzieciach pewną równość, że nie potraficie się Dogadać, nie potraficie znaleźć wspólnego kierunku, nie potraficie się nawzajem akceptować. Okej, okay, zrobimy coś całkowicie neutralnego, natomiast no, nie chcemy pozbawić tych dzieci dzieciństwa, więc drobne dekoracje związane z ich pasjami zostaną zawieszone. To fajnie uczy dzieci konsekwencji. Nie potrafimy żyć ze sobą, mamy tego konsekwencje. Są te kompromisy, które mogą wydawać się nieco krzywdzące, tak naprawdę dążą do tego, aby budować w dziecku dobre nawyki, budować chęć współpracy i porozumienia. To było 5 koncepcji na to jak zaaranżować pokój dla rodzeństwa. Jak pewnie zauważyliście w tym podcastie trochę mniej mówiłem, a to dlatego, że jeśli chodzi o pokoje w ogóle dzieci, no przyznam się szczerze jako projektant nie czuję się w tym temacie najlepiej, natomiast Róża ma tą niesamowitą zdolność do projektowania takich wnętrz, iż jak słyszeliście naprawdę potrafi się niesamowicie wczuć nie tylko jako architekt, tak jak Filip powiedział, ja bardzo lubię projektować pokoje dziecięce. Bo przyznam się szczerze, że projektując pokoje dzieci ja przez chwilę mogę poczuć się dzieckiem. Bo zazwyczaj jest tak, że jak projektujemy, to tak trochę wchodzimy w tą osobę, dla której urządzamy przestrzeń. I nie jakby opowiadamy na jej potrzeby, więc ja czasem muszę wejść w czyjąś skórę, żeby zrozumieć, czego ona tak naprawdę potrzebuje. I to oddać jakby w projekcie, w elementach, w materiałach, w dodatkach, w kolorach, w rozwiązaniach. I tutaj w przypadku dzieci, no, trochę muszę wejść to dziecko, czy tak trochę pomiędzy rodzica, a dziecko i mogę się poczuć ponownie dzieckiem, pełnych kreatywnych pomysłów e, i całkowitej wolności umysłu. I to jest dla mnie bardzo, bardzo relaksujący temat. A jeśli was pokój dziecka nie relaksuje i macie z nim trudności, to pamiętajcie, że w każdym wśród naszym Facebooku możecie zapytać o to wnętrze, oraz też o inne oraz inne problemy remontowe. Możecie też odpowiedzieć na nasze pytania, dzięki czemu razem tworzymy Twoje pierwsze mieszkanie. Możecie też umówić się z nami na indywidualną konsultację pokoju dziecięcego. Jeśli macie problem z układem, nie wiecie to gdzie postawić, macie jakiś problem w trudnościach poszukiwań, dekoracji, które nie zabijają Waszego portfela, możecie się do mnie zgłosić. Ja bardzo chętnie pomogę Wam urządzić pokój dla Waszego dziecka. I możecie skorzystać z takiej konsultacji niezależnie z którego rejonu Polski jesteście. Ta konsultacja jest online. A więcej szczegółów na czym polega i jak wygląda taka konsultacja online zobaczcie w zakładce konsultacja online na naszym blogu. Dlatego życząc Wam dziecięcej kreatywności oraz beztroskich jak dziecko remontów. Dzięki za dziś. Mówi dla Was Filip i Róża. Do usłyszenia.